Siemaneczko, raz na lewym Poland, witam w najnowszym odcinku. Na nowym mieszkanku. Chłopaki, widzę tutaj szampańska zabawa chyba. Kierownik, proszę. Proszę, o. Rysiu za lado. Halo. Halo. Dobra, także jesteśmy na nowej kawalerce. Oczywiście to nie bani mleczny, tylko nowe mieszkanko, które będziemy remontować, także wstępnie was prowadzę, jakie tutaj będą etapy oraz przeróbki na tym mieszkaniu. Także mamy wejście, oczywiście za chwilę podłączę, skrzyneczkę likwiduję, podłączam naszą skrzynkę budowlaną, ponieważ chłopaki zajmą się wyburzeniem tej ściany, czyli otwieramy tą całą przestrzeń, otwieramy razem tutaj z tą górą, tutaj taka kuchnia, widzicie jak to wszystko wyglądało wcześniej, no co, PRL jak zwykle, lubimy takie mieszkanka. Dobra, także leci ta ściana cała razem z tą szybą, z tutaj, tą całą przestrzeń tutaj otwieramy. Tutaj ten gzymsik też będziemy obcinać, to żeby zlikwidować, żeby jeszcze tu otworzyć tą przestrzeń, tak, żeby to zlikwidować, to będzie tutaj zlikwidowane. No i mamy takie ładne wejście do pokoju dużego. Okna najprawdopodobniej, nie wiem, chyba zostaną, jeszcze będziemy konsultować tutaj z panem Tomaszem. Tak mówię, otwarcie tutaj przestrzeni, tutaj będzie aneks kuchenny i razem z przedpokojem. Sorki, bo mam telefon, za chwilę do pana. Dobra, już po szybkim telefonie, tutaj widzę, chłopaki się zabierają za wystawianie, a my przejdziemy do dalszej prezentacji mieszkania. Tam mieliśmy pokój, tam nie ma zbytnio co oglądać. No i łazieneczka. Łazieneczka wygląda na razie tak. Fajna wanna. Umywaleczka i stary kompakcik. Oczywiście te zegary będę musiał przenieść tutaj w stanie gebeli. I zegary sobie schowamy w gebelit, tak? Także będą w rewizji w gebelicie. Tak mi się wydaje, że tak będzie najrozsądniej. No oczywiście tutaj co? No, mamy żeliwo, mamy metal. Żeby zlikwidować tą rurę, będę na pewno to podobnie ją tutaj obcinał, przerabiał troszkę. No co, pewnie będziemy musieli dać znowu koryto, ponieważ jest taka sytuacja niżej, tak? Także my tu mamy użytkowe. Kurczę, żeby to wszystko miało ręce i nogi, no będzie trzeba znowu tą taką, co na poprzednim mieszkaniu robiliśmy, zrobić. A tutaj po prostu się tyle gdzieś tam schowamy z tymi rurami, nie? I tam później dalej pójdą w brodzik, nie? Także tu wisząca szafka będzie, no ale będzie i tak po prostu taka półeczka, żeby schować tą rurę, taka zabudowa będzie niestety, będzie musiała zostać tutaj zrobiona, jak widzicie. Niektórych rzeczy nie przeskoczymy niestety. Tak samo tutaj będę musiał rozkuć. Tutaj będę chciał po prostu zjechać tymi zegarami na dół, żeby schować je w szafce, żeby nie były po prostu tak tutaj na pasie roboczym. Dobra, tak to wygląda. Chłopaki się zabierają, już widzę, młotek jest, kawka jest i lecimy do roboty. Aktualizacja, postępy prac. Także ściana już wywalona. Ryszardo się tym zajął, my skoczyliśmy z Mateuszem po drzwi na działeczkę. Dobra, także mamy na pace drzwi. No tak jak wam mówiłem, strefę otwieramy. W miarę szybko poszło, ponieważ jest cegła, jak widzicie. Dobra, na razie mamy się wstrzymać z tą ścianą, ponieważ będzie decyzja, czy nie zostawić, że tak powiem, takiego małego przedpokojenku, żeby oddzielić te strefy. Ciężko to mi nazwać, że tak powiem, przed pokojem bazi wiaturołapem, ale dobra, jesteśmy w bloku. Dobra, także pewnie jakaś decyzja będzie odnośnie tu przycięcia, ponieważ pewnie będzie tutaj zabudowa lodówki, nie wiadomo, pomierzymy tutaj wszystko. Także czekamy na pana Tomasza tutaj z projektantką, mniej więcej mamy tutaj wszystko ustalone, ale jeszcze odnośnie tej decyzji mamy tutaj się wstrzymać. Dobra, także lecimy dalej z robotami. Aktualizacja, postępy prac na tym mieszkanku. Także mamy rozwalone, strefa posprzątane. Był przed chwilą inwestor Tomasz. Wstępnie już ustaliliśmy,
jak będzie wyglądać kuchnia. Zaczynając od tej strony, tu będzie lodóweczka w tej, wnęce, ale ze względu na to, że wnęka jest krótsza, bo ma 40 chyba 8 cm, będziemy musieli dać tu troszkę przedściankę i sobie dopiero odtąd będziemy lecieć. I odtąd poleci pierwsza zmywareczka, zlew, pralka, ponieważ nie zmieści nam się w łazience, także musimy ją dać na kuchnię, czyli praleczka, indukcja, no i na koniec 40, no i rząd szafek u góry. Także jak na tak małe mieszkanie, 20-parometrowe, także zacna kuchnia tutaj powstanie. Dobra, także futryna tu ścięliśmy, futrynka poleciała, łazienka na razie nieruszona. Odkrywałem sobie pion, nie? Bo tu pójdzie cała przeróbka. Zastanawiałem się, co to za kikut mi tu wystaje, także zacząłem sobie od góry odsłaniać, aż doleciałem sobie do dołu. Także tutaj mamy podpięcie ciepłej i zimnej wody, wyjście, aż tutaj, tutaj i tutaj sobie chłopaki zamontowali zegarek. No i to całe likwidujemy, aż do tej tutaj strefy. Także tą strefę sobie po prostu odkręcę. Raczej będę odkręcał tą, się wpinał, peksami sobie zjadę na dół. Tak samo to, peksami zjadę na dół, tą pewnie zlikwiduję. Lub ją po prostu tutaj odkręcę, korek wkręcę tu, ją po prostu zostawię, żeby nie kombinować, żeby tutaj czasem mi coś się nie ciekło niż... No nie, zobaczymy, czy się będziemy bawić, czy to w miarę pójdzie ta fajeczka, ta górna, czy w miarę dobrze się da ją odkręcić tutaj z tego gniazda. Jeśli nie, no to będziemy tutaj ją zaślepiać i tyle, i taka po prostu zostanie. Najważniejsze dla mnie jest ciepła, zimna woda, żeby zniżyć się tutaj i gdzieś tutaj damy zegary wtedy w gabelicie, nie? Schowamy sobie za rewizją. Tak to będzie wyglądać. Również tutaj już też odsłoniłem, ponieważ chciałem zobaczyć, czy tu jest pion. No gdzieś tam jest pion, także tam dalej idzie. Także mówię, no tu odkręcamy, przekręcimy je na dół i sobie po prostu już polecimy sobie z nimi na dół. Także zegary gdzieś tu będą w szafce, nie? Tam gdzie zlew. Dlatego tu zaproponowałem zlew, zmywarka, zlew i wtedy pralka, wszystkie podłączenia tu pod jedno, nie? Żeby się nie bawić, także wszystko tutaj będzie podłączone. Elektrykę już mamy ustaloną z panem Tomaszem, także tutaj będzie strefa telewizyjna, tutaj jeden kontakcik powstanie, tutaj drugi, no mówię, tutaj kuchnia, tutaj wchodząc do salonu będziemy tutaj zapalać, a strefa kuchenno przedpokojowa będzie tutaj zapalana, nie? Także wchodząc do mieszkanka, tak jak wchodzimy sobie, pyk, tutaj będziemy cykać kuchnię i przedpokój i tutaj będzie wisiała słuchawka od domofonu. Dobra, chłopaki nas za tutaj już poganiają, także my lecimy dalej. Dobra, także aktualizacja za chwilę.